Siemaneczko, w szybkim unboxingu na kanale. Klasyczny telefonik dzisiaj o dziwo. MyPhone Halo Q. Tu nawet jakiś konsumencki lider jakości 2018. Ciekawe. Powiem wam, że już dobrych kilkanaście lat nie miałem takiego klasycznego telefonu, komórki w dłoniach, więc jestem bardzo ciekaw, jak to teraz wygląda. Czy rzeczywiście jest taki klasyczny, jak zapamiętałem, czy jednak coś się zmieniło? Tutaj mamy z boku specyfikacje, czyli w zasadzie najważniejsze elementy. Poniekąd najważniejsza dla mnie była bateria przy wyborze akurat tego modelu i tu jest dość spora, bo mamy prawie 1,5, no dokładnie 1400 mAh, więc to jest interesujące. Drugi aspekt, który mnie interesował, to rozdzielczość ekranu. Tu mamy prawie 3 cale, więc też jest całkiem nieźle jak na klasyczny telefon. Dobra, zobaczymy, co ma w środku. Aha, bez baterii. Dobra. Przez chwilę wystraszyłem się, co on taki lekki, nie? No ale dobra, tutaj mamy, aha, tu jeszcze mamy, aha, opcję, że alarm się włączy, jak nam zaginie telefon, możemy go poszukiwać. Pewnie za pomocą stacji dokującej, która jest w zestawie. 2 megapiksele aparacik, no aparat mnie kompletnie nie interesował. Duży ekranik, duża bateria i duże przyciski. Klasyczny telefon w końcu to ma być, a nie smartfon. Powiem wam, że całkiem czuć ten klik, nie? Nie wygląda to tandetnie, bo niektóre takie klasyczne, w cudzysłowie klasyczne telefony mają tylko imitować klasyczne telefony, a tak naprawdę są strasznym badziewiem. Ciekaw bym, jak sobie MyPhone z tym poradzi. I powiem wam, że no, dobra, klik jest całkiem fajny. O dziwo ma tutaj dual SIM, nie wiem po co w takim telefonie dual SIM, no ale dobra, no skoro jest. To jest. Mamy też kartę na microSD, na dodatkową pamięć i chyba trzeba będzie ją wstawić, bo pamięć tutaj jest dość nieduża. Nie wiem, czy to było tu z boku zaznaczone, ile on ma tu pamięci. Karta ma do 32 giga, no ale wbudowanej chyba ma 64 mega. Niedużo. Dobra, czekaj. Telefonik może tu z boku położymy. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Co mamy? Papierologię, instrukcja, czy coś tam, też idzie z boku. Mamy oczywiście ładowareczkę. Aha, klasyczna, chociaż powiem wam, no klasyczna na USB-ka, ale powiem wam, nie wzbudza mojego zaufania, jak mam być szczery. Szczerze, no nie wiem, no zobaczymy, no na razie nic nie mówię. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. No to ma służyć do ładowania bardzo małej bateryjki, więc no nie oczekujmy, że to będzie coś takiego jak w naszych smartfonach, nie? No to nie miałoby sensu. Kabelek. Wyglądający kabelek, niczym nie wyróżniający się w standardowym typie. Okej. Okay. Jaka długość może być? Nie wiem, z 1,5 metra? Nawet nie wiem. Może nie, nawet 1,5 metra to chyba przesadziłem, nawet stanowczo przesadziłem. Było coś tutaj o tym kabelku? Nie. Pewnie nie jest za długi, skoro nie było. Klapka. Plastik. Tak? Tak, plasticzek. Plasticzek imitujący blaszkę, ale to jest... Nie, to jest plastik? Plastik. Czy... Nie, tu po bokach na pewno jest plastik, ale... Nie, plastik jest. Dobra, weźmy, załóżmy sobie. Dzisiaj prezentuję telefon z klapką. Schludnie. W sensie nie ma żadnych wodotrysków, ale wygląda dość elegancko. Znaczy elegancko to za duże słowo. Nie wygląda tandetnie. O, tak bym to nazwał. Dobra, i mamy stację dokującą. Nigdy nie korzystałem, ani nie miałem do czynienia z czymś takim. Więc jestem ciekaw, jak to się będzie sprawować. Tu mamy też opcję, jak nam telefon zaginie gdzieś na chacie. Więc to też jest przydatna opcja. Jestem ciekaw, jak to się będzie sprawować. Tak to wygląda. Gdzieś na półeczce sobie postawić przy telewizorku i w zasadzie klasyczna ładowarka jest nam zupełnie niepotrzebna. No i mamy baterię. A jestem ciekaw, czy skoro to jest klasyczny telefon, czy trzeba taką samą procedurę zachować, jak kiedyś to było, że trzeba było telefon całkowicie rozładować i potem go ładować 24 godziny, nie? Pamiętacie te stare czasy? Ciekaw jestem, czy tutaj trzeba to samo. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ciężka, no ale mamy tylko 1400 pojemności, więc
nie oczekujmy tutaj żadnych cudów. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten unboxing. Telefon MyPhone Halo Q, model Halo Q. Zobaczymy, jak się będzie sprawował u nowego właściciela. Pierwsze wrażenie zrobił na mnie dość dobre, szczerze mówiąc, bo wygląda, nie wygląda tandetnie, nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że wygląda dość solidnie i wygląda dość prosto. To, co mnie interesowało. Ma dużą baterię na tle konkurencji. Ekran też nie jest mały, bo zauważyłem, że o ile z przyciskami nie ma problemu na tle konkurencji, znaczy wróć, u innych klasycznych telefonów, to zazwyczaj tam są cholernie małe ekrany, nie? No tutaj jest całkiem spory. No ale dobra, w tym unboxingu to by było na tyle. Szybki, amatorski unboxing. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się i na razie.